Dzień dobry, mówi Szymon, inżynier Szymon, nie hakuje Szymon Warunek. Teraz wam pokażę, jak możecie dodać zdjęcia na naszą klasę szybko, na przykład zoptymalizować. To znaczy, bo zdjęcie jak robicie aparatem Nikon D80, tu są moje oryginalne zdjęcia, robiłem modelem Nikon D80, to zresztą wam pokażę. Dobry aparat, już wam jedno pokażę zdjęcie. Zaraz, to powinno pisać, jaką ma rozdzielczość. No, dość dużą. Ale to jest akurat za dużo dla naszej klasy. To przykładowe zdjęcie wam pokażę. Moje palmy megakrylowe. Jak chcecie szybko wszystkie zdjęcia zmodyfikować do małych rozmiarów, to za chwilę wam pokażę, jak to zrobić. Na razie dodam te skompresowane zdjęcia. Zaraz, bo nie patrzyłem, moi drodzy, ile. Przed kompresją ma 3 MB jeden plik, po kompresji tylko 200 ileś kilobajtów i patrzcie. No nie, no jakoś jest troszkę gorsza. Po przybliżeniu, ale to wiadomo, na naszą klasę nie potrzebujemy. A teraz sobie dodamy fotografię. To co robiłem dzisiaj. Zdjęcia koronawali wam pokażę. Ach, to mi pies wszedł. To jest region, w którym niedaleko mieszkam. Akurat nie miałem dzisiaj, moi drodzy, ładnej pogody, niedaleko Heligan Garden. To znaczy Nikon D80 użyłem. Teraz ten album będziemy sobie dodawali. Ja utworzę folder skompresowany po angielsku. I teraz wam ciekawy bajer pokażę. Dajcie mi chwilę, przejdę do galerii. Ale chwila, bo przecież mógłbym na przykład... równie dobrze mógłbym otworzyć link w nowej karcie, ale nie muszę. Dodaj. Dodam nowy album. I teraz jak dodam nowy album, pokażę wam program ACDC. Dobra, co my chcemy tutaj robić? Ten album, pomniejszyć w tym albumie zdjęcia. To sobie tutaj cofniemy. Ale zaraz, nim wam pokażę jak to użyć, użyjemy program ACDC. ACDC Alchemac 10 i tutaj musimy okienko rozwinąć i szukamy przykładowego dysku. Ja mam dysk aktówka, fotografię i szukamy ten folder. To możecie wybrać, sortuj według daty. Ojejku, jak on mi dziwnie podsortował. Powinno być na samym okienku i shiftem zaznaczamy tu. Wybieram opcję batch, zaplanowane zadanie, resize, zmień rozmiar. I tutaj opcje mamy dodatkowe, JPG kompresja, jagarnator, zapisz to ustawienie jako domyślne, na razie nie. Dlaczego? Dlatego, że musimy... I tak musimy wybrać ten folder docelowy. Możecie ustawić te ustawienie jako domyślne, jak dacie kika. Dajemy OK. Owszem, jakość będzie trochę gorsza, a zdjęcia za to będą dużo mniej ważyły. Dlaczego tak robię? Bo są o wiele szybciej. Bo nasza klasa mi narzekała, że zdjęcia były za duże. Jeden plik miał 10 MB. Dobra, kopiujemy adres katalogu. Dodaj zdjęcia w tym albumie. Wybierz zdjęcie i wgraj. Wybieramy sobie skompresowane zdjęcie. Nie powinno być, moi drodzy, problemu. Mam taką nadzieję, dosyć dużo tych zdjęć dodałem. Choroba jasna. Jakoś mi tak niepewnie dodaje. Czasami jest tak, że nasza klasa ostatnie zdjęcia nie chcą się jak gdyby spokojnie dodawać. Tu jest cały czas 0%, na szczęście się dodaje. Okej. Także mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Bo możecie ACDC użyć ten program wersję Alchemac
i możecie zaznaczyć wszystkie zdjęcia i je w tym samym czasie skonwertować do małego rozmiaru. Dzięki temu możecie szybko na Facebook czy naszą klasę zdjęcia dodać. Mam nadzieję, że ten tutorial wam pomógł. Dziękuję za uwagę, do widzenia.